Witam. Dzisiaj taka ciekawostka z uprawy ogórków szczepionych i nieszczepionych. Jest to odmiana Octopus, jak ktoś nie oglądał moich, nie śledzi filmów. Z jednego opakowania po lewej stronie jest tutaj 8 ogórków nieszczepionych. Po prawej stronie są ogórki szczepione na podkładce dyni figulistnej. I właśnie ten drugi ogórek troszeczkę owocuje w sposób inny. Chodzi o to, o jego skórkę. Przypomina idealnie skórkę właśnie dyni figolistej. Najpierw myślałem, że zaatakował przędziorek. Jak przędziorek atakuje to liście, robi taką mozaikę, której tutaj właśnie nie ma. I ogórki nie dorastają. I te są takie właśnie mozaice. Ale to nie był przędziorek. Celowo tutaj zostawiłem tych parę ogórków. Czyli doszło do jakiegoś rozszczepienia, ale nie powinno. Tutaj właśnie mamy ogórka Octopus. Tak on wygląda. Tak samo tutaj w tych szczepionych wszystkie ogóreczki mają normalną skóreczkę. Nic się nie zmienia, tylko właśnie ten drugi ogórek, który właśnie jest najwyższy, już osiągnął jakieś 3 metry wysokości. Łodyga też jest bardzo gruba, z takim właśnie lekkim, charakterystycznym śladem dyniowatych. Także ktoś by wiedział coś na ten temat, jak to mogło się stać, że zraz ogórka Octopus na podkładce dyni figulistnej praktycznie się rozszczepił przy każdym ogórku, tak jakby zmienił po prostu swoje cechy. I teraz zerwiemy takie ogórki Octopusa i właśnie z tego drugiego, z tymi zmianami na skórce, i zobaczymy, czy w środku też jest jakaś różnica. Tak, tu mamy właśnie takie trzy ogórki, które 100% są Octopusem. Tutaj mamy właśnie takie trzy ogóreczki, które mają właśnie skórkę praktycznie jak dynia figulistna. Tutaj sobie zobaczcie zdjęcie dyni figulistnej, jak wygląda. Praktycznie te ogóreczki mają skórkę dyni figulistnej. Szczepienie ogórków na podkładce dyni figulistnej gwarantuje praktycznie zdrowotność na choroby, gorsze warunki, jak przykładowo chłody czy susza, ale przeszczepienie nie powinno właśnie dojść do wyhodowania innej odmiany, czy rozszczepienia właśnie cech tego zrazu. Także teraz sobie przekroimy tego największego ogórka z tą skórką dyni figulistnej. Wygląda on w ten sposób. Teraz przekroimy ogórka. Także praktycznie nie widzę tutaj różnic. Teraz jeszcze sprawa smakowa. Nie ma różnicy smaku, także tylko w wyglądzie właśnie ten ogórek poszedł swoją podkładką, czyli korzenie, czyli dynie figulistne. Jakby ktoś miał doświadczenie właśnie z takim szczepieniem, proszę pisać w komentarzach, o co kaman.
bo pierwszy raz właśnie mam taką sytuację. Zawsze szczepiłem ogórki długoowocowe, szklarniowe. W tym roku właśnie chciałem wypróbować zwykłego, gruntowego, szczepionego i jeden taki właśnie krzak od początku ma cechy z wyglądu dyni figolistej. To by było na tyle. Cześć.